Dzierżoniów stał się areną bokserską, a wszystko za sprawą Mistrzostw Dolnego Śląska, które zawitały w tym roku na Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zawodnicy i zawodniczki zmagali się w kategorii wiekowej kadetów, juniorów oraz seniorów. Rywalizacja naszego okręgu i wyłanianie w przyszłości, że tak powiem, kandydatów do Mistrzostw Polski, bo w niektórych kategoriach wagowych mamy jakby zwane eliminacje, które sobie robimy w naszym okręgu, które mistrz jedzie później na Mistrzostwa Polski, że tak powiem, główną imprezę. Organizatorami są miasto Dzierżoniów, OSIR, Dolnośląski Okręgowy Związek Bokserski i my, czyli Dzierżoński Klub Bokserski. No można powiedzieć, że jest to bardzo duża impreza, bo impreza, która trwa 3 dni, no przyjechało też tutaj mnóstwo zawodników. Teoretycznie miało być około 130, jest prawie 160 zawodniczki i zawodnicy. Fajnie, że taka impreza jest, wraca do Dzierżoniowa. Kiedyś, pamiętam, w 1995 roku zdobyłem tu swój pierwszy medal z wielkiej imprezy. To była Olimpiada Ogólna Młodzieży. Tak jak dzisiaj Mistrzostwa Polski, wróciliśmy dzisiaj taką właśnie imprezą i jak Dolny Mistrzostwa Dolnego Śląska. Z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że częściej takie imprezy będą właśnie tych naszych wychowanków Dzierżoniowa. Takie imprezy są potrzebne nam, szczególnie mi, gdzie ja mam, no w Polsce mam mało zawodników i to jest jakiś etap, żebym się przetarł. Dla młodszych kategorii wiekowych to są tak jakby eliminacje, żeby zakwalifikować się do Mistrzostw Polski. Ja już tego nie mam niestety, ale no jak to miałem, to był taki bodziec, żeby się zebrać na te zawody. No na pewno tej imprezy nie byłoby tutaj, gdyby nie twoja praca, no i Dzierżoniowski Klub Bokserski, no bo nie ma co ukrywać, był taki okres w Dzierżoniowie, że ten sport troszkę podupadł, a teraz znowu widać, że to się kręci mocno. Nie chcę się chwalić, bo żeby to się źle zabrzmiało, ale faktycznie no, boks odżywa. Tych turniejów ma robić coraz częściej, mamy soboty bokserskie, gdzie mamy Mistrzostwa Dolnego Śląska. Mam nadzieję, że za rok, za dwa może zrobimy jakąś większą imprezę rangi krajowej. W planach jest jeszcze jeden, w tym roku zrobić turniej międzynarodowy, może jakiś mecz międzypaństwowy, ale na razie nie chcę więcej mówić, bo znaleźć szczegółów, bo jeszcze do tego jest daleka droga. Tak, no, Dzierżoniów jako boks się rozwija. Dzierżoniów jako boks jest znany w Polsce, można powiedzieć, że kojarzona z miastem Dzierżoniów. Dzisiaj mamy ćwierćfinały, jutro mamy finały i półfinały. Finały mamy troszkę przedwcześne, bo mamy tych finałów aż ponad 40, także postanowiliśmy przełożyć z niedzieli finały na sobotę. No i w niedzielę mamy już takie mega super finały, w sensie zostawiliśmy sobie taką śmietankę, taką wisienkę na torcie wszystkich zawodników z Dzierżoniowa, żeby pokazali się w tym, że tak powiem, dniu wolnym od pracy w niedzielę. Zawody potrwają do niedzieli, dlatego zapraszamy wszystkich do kibicowania, tym bardziej, że wstęp jest wolny.